Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiedział do swoich uczniów: Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jedne od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się król do tych po prawej stronie: Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego. Weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata. Bo byłem głodny, a daliście mi jeść. Byłem spragniony, a daliście mi pić. Byłem przybyszem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, a przyodzialiście mnie. Byłem chory, a odwiedziliście mnie. Byłem w więzieniu, a przyszliście do mnie. Wówczas zapytają sprawiedliwi: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie, spragnionym i daliśmy Ci pić? Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię, lub nagim i przyodzialiśmy Cię? Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w więzieniu i przyszliśmy do Ciebie? A król im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, mnieście uczynili. Wtedy odezwie się i do tych po lewej stronie: Idźcie precz ode mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom. Bo byłem głodny, a nie daliście mi jeść. Byłem spragniony, a nie daliście mi pić. Byłem przybyszem, a nie przyjęliście mnie. Byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście mnie. Wówczas zapytają i ci: Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym, albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim? Kiedy chorym, albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie? Wtedy im odpowie: Zaprawdę powiadam wam, wszystko, czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i mnie nie uczynili. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego. W Kościele katolickim od dłuższego czasu pojawiają się głosy o potrzebie intronizacji Chrystusa na Króla. Dzisiejsza uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata domyka cykl roku kościelnego i przypomina nam, że Chrystus jest już Królem, a Jego władza nie ma nic wspólnego z ludzkim panowaniem na tym świecie. Owszem, Chrystus domaga się intronizacji, ale w błędzie są ci, którzy sądzą, że można tego dokonać jakąś uroczystą deklaracją hierarchów Kościoła, dekretem prezydenta lub uchwałą parlamentu. W dzisiejszej dobrej nowinie mamy konkretny projekt takiej intronizacji. I to nie wymyślony przez ludzi, ale ukazany przez samego Chrystusa. Dać jeść głodnemu, dać pić spragnionemu, przyjąć w dom przybysza, przyodziać nagiego, odwiedzić chorego i więźnia. To jest prawdziwa intronizacja Chrystusa na Króla. Dostrzec Chrystusa w drugim człowieku i usłużyć Mu. Przyjmiemy dziś Jezusa jako Pana i Króla naszego życia. Wejdźmy z odwagą na drogę Ewangelii, wprowadzając ją jako najwyższe prawo, regułę naszego życia. Niech Chrystus prawdziwie króluje w naszych sercach przez czystą i bezinteresowną miłość do Boga i drugiego człowieka. To jest intronizacja, której żąda od nas Jezus. Każda inna będzie parodią i kpiną z władzy, jaką Jezus i tak posiada nad światem. Jemu niech będzie chwała teraz i po wszystkie wieki. Amen.